Co istotne, opis zastosowanej technologii na butelce różni się od tej, która jest na butelce litrowej. Zamiast napisu Pure Plus Technology jest napisane Flexi Molecule Technology. Reszta informacji na etykietach, standardy oraz rekomendacje jest identyczna na obu bańkach. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie olej Shell Helix Ultra w klasie lepkościowej 5W40. Jest to kontynuacja odcinka numer 171. Cel badania to sprawdzenie świeżego oleju Shell Helix Ultra 5W40 kupionego w Tunezji i ustalenie potencjalnych różnic między olejem Shell Helix Ultra dostępnym w Polsce, a tym, który można kupić w Tunezji. Inicjatorem tego eksperymentu jest Bartosz z Tunezji. Bartosz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę, prezentowana już była w całości w poprzednim odcinku. Kluczowe na dzisiaj są trzy próbki oleju świeżego tego samego producenta. Są to oleje Shell Helix Ultra. Próbka numer 1 to olej świeży Shell Helix Ultra 5W40 z dopiskiem Pure Plus Technology, kupiony na polskiej stacji do celów porównawczych. Próbka numer 2 to Shell Helix Ultra 5W40 kupiony na autoryzowanej stacji benzynowej Shell w Tunezji w baniaku jednolitrowym. Próbka numer 3 to Shell Helix Ultra 5W40 kupiony na autoryzowanej stacji benzynowej Shell w Tunezji w baniaku 4-litrowym. Co istotne, opis zastosowanej technologii na butelce różni się od tej, która jest na butelce litrowej. Zamiast napisu Pure Plus Technology jest napisane Flexi Molecule Technology. Reszta informacji na etykietach, standardy oraz rekomendacje jest identyczna na obu bańkach. I teraz trochę więcej o motywach tego badania. Bartosz zastanawia się, czy olej Shell z rynku tunezyjskiego jest zgodny z tym, co deklaruje producent na opakowaniu oraz specyfikacji technicznej i czy jest to rzeczywiście olej grupy 3+, na bazie GTL jak w Europie. Czy może na Afrykę Shell podaje inną mieszankę do butelek? Na rynku są dostępne HX8 Hydrocrack i Helix Ultra GTL, więc raczej wątpię, żeby kręcili, ale mimo wszystko to Afryka i chciałbym sprawdzić. Według specyfikacji technicznej oraz według opisu na opakowaniu jest to dokładnie taki sam olej jak w Europie na bazie GTL. Oleje kupiłem na autoryzowanej stacji benzynowej Shell w baniaku 4-litrowym oraz 1-litrowym. Dopiero w domu, dzień przed wymianą, zdałem sobie sprawę z małej różnicy na butelkach. Pomimo faktu, że to niby ten sam olej, opis zastosowanej technologii na butelce różni się. Opis Flexi Molecule zazwyczaj pojawia się przy olejach Shell Helix HX8, które są tańsze. Jest to Hydrocrack, a nie olej na bazie GTL, tak jak Shell Helix Ultra. Trochę się przestraszyłem i porównałem przed wymianą oba oleje w słoikach, zarówno na ciepło, jak i po spędzeniu całej nocy w zamrażarce. Oleje z baniaków 4-litrowego oraz 1-litrowego wyglądały i zachowywały się identycznie. Porównałem kolor oraz konsystencję z filmikami na YouTube, gdzie ten olej był testowany i również wygląda identycznie. Rano przed wymianą podjechałem jeszcze na dwie inne stacje Shell i oleje sprzedawane na stacjach były dokładnie takie same jak te, które zakupiłem. Teraz pytanie techniczne, czy do baniaka 1-litrowego Shell Helix Ultra przypadkiem nie leje tańszego HX8? Jest to możliwe, bo rozlewają te oleje w Tunezji, a tu błędy często się zdarzają. Olej, który był w próbkach w zamrażarce, wlałem do silnika celem przepłukania jeszcze resztki kastrola z miski i zostawiłem otwarty korek jeszcze na godzinę, żeby całkowicie ściekł z silnika. W ten sposób również chciałbym się pozbyć ewentualnej wody, która mogła się pojawić na ściankach słoika podczas kondensacji po wyjęciu z zamrażarki. Do słoików jest zalany świeży olej z baniaków, który nie był mrożony. Prezentuję teraz cztery karty charakterystyki produktu Helix Ultra 5W40, które Bartosz znalazł, dwie polskie i dwie tunezyjskie, i kartę charakterystyki oleju Shell Helix HX8 w celach porównawczych. Jeśli chodzi o tunezyjską kartę produktu, to jest ona identyczna jak polska z 8 sierpnia 2023, więc teoretycznie powinien być to ten sam olej. Jest też nowsza polska karta z 29 sierpnia 2023. Różni się tylko tym, że jest dokładnie wypisany numer KAS do zastosowanego oleju bazowego. Więc to na 100% jest GTL, właściwości pokrywają się z kartą charakterystyki z dnia 8 sierpnia 2023, więc to pewnie ten sam olej, tylko określili, jaka baza została użyta. Jest też karta charakterystyki tunezyjska z 2020 roku, która odrobinę różni się lepkością, ale oba baniaki są z produkcji listopad 2023, więc na 99% to będzie ta pierwsza karta charakterystyki z 2023 roku.
Na nowym oleju silnik wydaje się pracować ciszej, jest zalany prawie pod stan maksymalny, 1 mm pod, wcześniej był max i nie robiłem dolewek. Weszło na oko 4300 ml, zalałem 3700 z 4-litrowego baniaka i około 600 ml z litrowego baniaka. Taki stan oleju zaleciło mi ASO przy wymianie i fora rosyjskie, ukraińskie od CWVA piszą, że może być słychać szklanki lub popychacze hydrauliczne, jeśli stan na bagnecie będzie mniejszy niż połowa. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, w planach 3 pomiary oleju świeżego, dlatego wszystko w mocno syntetycznym ujęciu. Lepkość dla oleju świeżego, próbka numer 1 jest następująca: 76,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 170. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Polska karta charakterystyki. Obserwujemy bardzo wysoką zgodność wyników, nie ma żadnych sygnałów niepokojących. Przechodzimy do pomiaru lepkości próbki numer 2 z baniaka 4-litrowego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego z baniaka 4-litrowego jest następująca: 74,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 12,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 171. Porównujemy wynik z deklaracją producenta, obserwujemy również akceptowalną różnicę, która znajduje się w przedziale -1 do -2%. Można delikatnie podkreślić, że poprzednia próbka wykazała lepkość około 1% większą od deklaracji, podczas kiedy tutaj pojawia się lepkość mniejsza około 1%, natomiast są to różnice pomijalne i sygnalizuje to tylko jako drobną ciekawostkę. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju świeżego z baniaka 1-litrowego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego z baniaka 1-litrowego jest następująca: 78,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 13,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 170, a to oznacza, że są to bliższe wartości do formulacji tego oleju z 2019 roku. Licząc stopień podobieństwa z deklaracją producenta, uwzględniamy zatem te wyższe wartości lepkości. Różnice nie przekraczają poziomu 1%. Natomiast możemy wykluczyć na tym etapie, aby w tym pojemniku znajdował się olej HX8, ponieważ dla niego lepkość jest zdecydowanie większa, w okolicach 15 mm2 przez sekundę w 100 stopniach oraz 90 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom. Pierwsza sprawa do podkreślenia, oleje są do siebie bardzo podobne. Nie doszukuje się tutaj spektakularnych różnic. Minimalne różnice można natomiast zauważyć dla próbki z rynku polskiego, niemniej jednak są to różnice marginalne. Podsumowując, przeprowadzone analizy potwierdzają wysoki stopień podobieństwa badanych próbek. W teście lepkościowym wykazano, że próbka z baniaka 1-litrowego jest najprawdopodobniej wyprodukowana według specyfikacji sprzed kilku lat. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!